Tym razem w Galerii Sztuki w Dębicy wystawiane będą prace Sławomira Śląskiego i Przemysława Dudo-Dudzika. Ekspozycja 2D plus 3D to połączenie plakatu i ceramiki. Druga propozycja dębickiego MOK-u to zbiór Roberta Pionkosia pod tytułem 65 lat pracy twórczej Krzysztofa Pendereckiego zapisanej na plakatach. Po raz pierwszy pracę będzie można zobaczyć podczas wernisażu 14 grudnia o godzinie 19. Wystawę będzie można oglądać do 6 stycznia. Zapraszamy!